Dobrze, więc witajcie, kochani. Ja dzisiaj będę mówił do was o wierze, a tak naprawdę wzroście w wierze. W Ewangelii Marka, w 11 rozdziale, jest taka sytuacja. Jezus przeklął drzewo figowe, następnie wraca z uczniami, no i to drzewo jest uschnięte. I Jezus mówi do uczniów bardzo ważne słowa. Miejcie wiarę Bożą. Miejcie wiarę taką jak Bóg. To są bardzo mocne słowa, które przez wiele lat funkcjonowania Kościoła one zostały spłycone. One zostały rozmienione na drobne. Ale te słowa były bardzo ważne w moim życiu. Były i są. Miejcie wiarę Bożą. Natomiast to, dlaczego chcę dzisiaj o tym mówić, to spowodowane jest tym, że często spotykam ludzi, którzy upadli w wierze. Coś im się nie udało. W jakiejś jednostkowej sprawie oni upadli, oni się wycofali. Natychmiast przychodzi do nich diabeł z potępieniem i kiedy oni koncentrują się na tym, co przynosi im diabeł, wycofują się w swoim życiu kompleksowo ze swojego życia wiary. Wycofują się. Dlatego chcę dzisiaj pokazać wam cztery postacie, cztery biblijne postacie, które są bohaterami wiary. Ale chcę, żebyśmy razem przeszli przez ich drogę wzrostu. Wzrostu w wierze. Bo oni też uczyli się, jak żyć każdego dnia z wiary w wiarę. Każdego dnia przechodzili przez normalny proces wzrostu. Wzrostu w wierze. Wzrostu w zaufaniu. Pierwszą taką postacią, o której chcę dzisiaj powiedzieć, jest Gedeon. Tydzień temu w Poznaniu zrobiłem szczegółową taką proroczą analizę przeobrażenia Gedeona. Dzisiaj nie będę mówił o jego życiu tak szczegółowo. Jeśli będziecie chcieli, to nagranie będzie na YouTubie do odsłuchania. Ja dzisiaj skupię się tylko na najważniejszych elementach z życia wzrostowego Gedeona. Zaczynam od Gedeona, dlatego że Gedeon był osobą bardzo ważną w moim życiu, kiedy ja oddałem życiu Jezusowi. Bóg bardzo wyraźnie pokazywał mi podobieństwa w moim życiu, w moim starym życiu do Gedeona. Ja zawsze sprawiałem pozory silnego człowieka. Zawsze udawałem, że jestem silny, bo wiedziałem, że świat tego oczekuje, aby być silny, bo inaczej sobie nie poradzę. Ale prawda o mnie wcale taka nie była. Kiedy byłem sam na sam, wiedziałem, że często zachowuję się jak Gedeon. Okej, historia Gedeona zaczyna się od opisu sytuacji i życia Izraela w tamtym czasie. I to myślę, że jest bardzo ważne, abyśmy spojrzeli na to i w kontekście Izraela, i w kontekście, i proroczo, w kontekście Kościoła dzisiaj. W Księdze Sędziów, w 6 rozdziale, czytamy coś takiego. A gdy wzmogła się przemoc Midianczyków, Midianczycy to odpowiednik demonicznych sił. Nad Izraelem to odpowiednik dzisiaj Kościoła. Poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi. I nie zostawili w Izraelu żywności ani owcu, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak ich wielbłądów było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy bardzo Izrael przez Midianczyków. Jaki widzimy obraz Izraela tutaj? Jaki obraz? Izrael jest wycofany, jest kompletnie wycofany, jest pasywny,
boi się. Wręcz przyzwyczaił się do porażki. Oczekuje porażki. Kiedy ona nadejdzie, przygotowuje się do tej porażki, tak? Buduje lochy, buduje piwnice, chowa się w nich, chowa swoje mienie, chowa sam siebie. Kochani, ten obraz, on jest często dzisiaj aktualny, kiedy patrzymy na Kościół. Na Kościół. I demoniczne siły. Ludzie narodzeni z Bożego Ducha dają się czasami oszukać diabłu. Są pasywni. Budują lochy. Budują piwnice. Starają się zabezpieczyć swoje mienie, tak? I finalnie są okradani przez diabła. Bo diabeł przychodzi po to, aby zażynać, tak? Wytracać i kraść. To jest cel jego przyjścia, tak? I dalej w tej historii czytamy, że Izraelici zaczęli w tamtym czasie wołać do Pana. Pan posłał im proroka, który przypomniał im słowa Pana. W Księdze Sędziów, w 6 rozdziale, w 10 wersecie czytamy: i rzekłem do was, ja jestem Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. To jest znamienne. Bóg powiedział wyraźnie: nie lękajcie się, nie lękajcie się. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Ludzie dzisiaj nie żyją realnie z Bogiem. Często odprawiają jakiś cyrk. Mówią różne rzeczy, ale nie żyją z Nim. Nie mają osobistej, codziennej relacji. Nie słuchają głosu Ducha Świętego. Nie rozpoznają prawdziwej perspektywy proroczej. Albo wskutek nieprzemienionych dusz istotnie wypaczają głos Boży według ilości bałwanów w nich. Tak? I w tej historii dalej, tak? Mamy na razie opis Izraela, opis Kościoła, który gdzieś tam próbuje zająć miejsca, ale to nie są miejsca strategiczne, to nie są miejsca wpływu, to są miejsca obrony jakiegoś swojego terytorium w lochach i w piwnicach. I dalej czytamy: pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, podczas gdy Gedeon wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. Gedeon niczym się nie różnił w tym momencie od innych swoich rodaków, od innych ludzi. Gedeon był wycofany. Gedeon był wystraszony. Ja, kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, czytałem tą historię. Duch Święty pokazywał mi, że ja bardzo często też tak żyłem. Były takie momenty, w których były takie elementy, w których czułem się mocny, ale były takie, kiedy zabezpieczałem swój teren, kiedy zabezpieczałem swoje mienie i byłem kompletnie bezradny i podległy. Tak jak on. Co on robił? Zobaczcie. Wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Po co? Aby ją zabezpieczyć. Zabezpieczyć. Żeby złodziej ukradł jak najmniej. Może coś się uda, może mi coś zostanie. I teraz zobaczcie, dalej w tej historii mamy zderzenie perspektywy ziemi i perspektywy nieba. Do Gedeona przychodzi anioł i mówi do niego w ten sposób, tak jak widzi go Bóg: Pan z tobą, mężu waleczny. Pan z tobą, mężu waleczny. Chwilę temu czytaliśmy: Gedeon siedzi, przygotowuje swoje mienie, aby je ochronić, zanieść do jakiegoś lochu, piwnicy, pewnie samemu też tam wskoczyć. Przychodzi anioł, mówi: Pan z tobą, mężu waleczny. Perspektywa ziemi i perspektywa nieba. Przyjaciele, byliśmy w ten czwartek z moją żoną, mieliśmy ewangelizację pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Sporo ludzi było nam tym nieprzychylnych. Tak wracam, siadłem, tak mówię: Boże, dla tych wszystkich ludzi tutaj, dla większości z nich, byliśmy dzisiaj jak pomieciny. Ale Duch Święty natychmiast
Pokazał mi właściwą perspektywę, pokazał mi słowo. Jakże piękne są nogi tych, co zwiastują moją Ewangelię. Przyjaciele, to od nas zależy, w jakiej perspektywie my chodzimy. Czy chodzimy w perspektywie ziemi, czy wchodzimy w perspektywie nieba. Gedeon był wycofany, Gedeon był wystraszony. I przychodzi do niego Bóg. I anioł mówi do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Dalej, rozmowa Gedeona z aniołem, rozmowa Gedeona z Bogiem pokazuje nam w ogóle stan Gedeona w tamtym czasie. Zaczyna klasycznie Gedeon, jak masa chrześcijan, jak masa ludzi, którzy twierdzą, że znają Boga. Wyrzuca Bogu wszystko, za co go obwinia. Mówi: jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie cuda? Boże, gdzie jesteś? Teraz zaś porzucił nas Pan i wyda w nas rękę Midiańczyków. Zobaczcie, przed chwilą Bóg mówi do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A on biadoli i lamentuje. Biadoli i lamentuje. Gdzie jesteś? Gdzie to wszystko? Chrześcijanie bardzo często są dzisiaj poranieni. Nie znają Boga. I spychają winę za wszystko, co ich spotkało w swoim życiu, na Niego. Nie znając Go kompletnie. Nie rozumiejąc krzyża Golgoty. Nie rozumiejąc Nowego Narodzenia. Ale dalej podoba mi się perspektywa tego. Bóg nie zwraca uwagi w tym momencie na zaburzenia Gedeona. I anioł mówi do niego dalej. Tak jak przyszedł z perspektywy nieba, tak mówi do niego z perspektywy nieba. Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Przecież to ja cię wysyłam. Kościół to ludzie zjednoczeni. Zjednoczeni z żywym Bogiem, z panującym Bogiem, zjednoczeni. Gedeon żył w Starym Przymierzu. On nie był zjednoczony z Bogiem. Bóg go przez anioła mówi: idź, nie patrz na to, co do tej pory. Idź i wybaw Izrael, bo ja jestem z tobą. Każdy człowiek, który oddał realnie swoje życie Bogu, który narodził się na nowo, jest zjednoczony z Bogiem. Zjednoczony z Bogiem. Ale Gedeon w tej historii dalej biadoli, dalej narzeka, dalej on nie wie. A Bóg mówi dalej: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. My dzisiaj wiemy, że szatan został pokonany na krzyżu Golgoty. Kościół ma władzę nad demonami. Ma władzę nad demonicznymi siłami. Wszelki opis Midiańczyków, Amalekitów i wszystkich innych obozów wroga to prorocza informacja o demonicznych siłach. Gedeon był w Starym Przymierzu, więc anioł mówi do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Ale Gedeon, ponieważ on wstaje z tego miejsca wycofania, z tego miejsca wystraszenia, on jest przepełniony niedowiarstwem. Domaga się znaków, potwierdzenia, że Bóg to Bóg. I podobnie dzisiaj Kościół i wielu chrześcijan nie wierzą realnie Bogu. Ludzie w tym kraju, każdy coś słyszał o historycznym Jezusie. Ale jak pytasz, kim dla ciebie jest Chrystus? Kim dla ciebie jest Bóg? Jaką osobistą wartość ma w twoim życiu? Ludzie nie rozumieją pytania. Nie wiedzą, o co chodzi. Nie wiedzą, o co chodzi. Wiara w historycznego Jezusa to nie jest wiara w Jezusa dzisiaj, panującego, Pana Panów i Króla Królów. Więc w ogóle wiara została zhumanizowana. Wiarą w naszym kraju nazywa się to, co wiarą nie jest. Tylko tak samo to nazwano. Wiara jest dzisiaj, wiara jest pewnością. Wiara nie jest oczekiwaniem. Wiara nie jest nadzieją. Jezusowi wierzymy dzisiaj. Z Jezusem żyjemy dzisiaj. W
Wszystko jest dzisiaj, to jest miejsce wiary. Ale jak otworzycie słowniki, to będziecie mieli 1000 definicji pokracznych i wszystkich prosto z piekła rodem. Gedeon domaga się znaków. Dzisiaj jest podobnie. Kościół często oczekuje znaków. Daj mi znak, daj mi znak. Bo jego słowo jest niewystarczające, tak? Znaki często są ważniejsze niż sam Bóg. Bo budują wartość odrzuconego i poranionego kościoła. Następnie Gedeon dalej prowadzi rozmowę z aniołem. Anioł mówi cały czas do niego, Bóg mówi do niego. Lecz Pan rzekł do niego, Pan z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I teraz następuje bardzo ważny moment. Gedeon przestaje biadolić, przestaje narzekać. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Co to oznacza? Gedeon zgodził się z Bogiem. Gedeon w końcu zgadza się z Bogiem i zaczyna wchodzić w przestrzeń wiary. Do tego momentu te słowa odbijały się o jego cielesność, odbijały się o jego doświadczenie, którym do tej pory funkcjonował. Ale w tym momencie, tak, on się zgadza z Bogiem. Robi pierwszy krok, wchodzi w przestrzeń wiary. Bardzo szybko, w wyniku tej zgody z Bogiem, wiary w jego słowo, Gedeon natychmiast odbiera od Boga strategię działania. Zaczyna się konkretny Boży ruch. Konkretny Boży ruch. Wystarczyła zgoda z Bogiem. Zgoda. Zgoda z Jego Słowem. I akt wiary w to, co mówi Bóg do niego. I Gedeon z człowieka wycofanego, który zabezpieczał pszenicę przed Midianczykami, zaczyna stawać się odważnym człowiekiem czynu. Te słowa, które wypowiedział na początku do niego anioł, Pan z tobą, mężu waleczny, one zaczynają się materializować. Co robi Gedeon? Gedeon odważnie występuje w wierze przeciwko istniejącemu, bałwochwalczemu systemowi religijno-politycznemu. Od razu zgadza się z Bogiem, staje na słowie, że Pan z nim, mężem walecznym, i od razu uderza w wierze w bałwochwalczy system religijno-polityczny w Izraelu. Uderza z Bożej inspiracji w największą świętość, która wtedy tam panowała, tak? Burzy ołtarz Bala i w tym miejscu stawia ołtarz dla Pana. Co się dzieje? Co się dzieje wtedy? Natychmiast powstaje cała religia. Natychmiast największa świętość została uderzona. Od razu widzimy masowe oburzenie religii, która automatycznie domaga się wyrzucenia Gedeona ze wspólnoty i zabicia go. Wystąpił w wierze przeciwko bałwochwalczemu, polityczno-religijnemu systemowi. Natychmiast pierwsza atakuje go religia. Później też mamy ciekawy w ogóle proroczy obraz, tak? Bóg przemawia do ludu przez ojca Gedeona, przez Joasza. I to też jest taka prorocza informacja w ogóle, taka zapowiedź Bożego Ojcostwa i ochrony. Ochrony, którą zapewnia Bóg Ojciec. Generalnie Bóg wyrywa jakby Gedeona jakby z tych opresji. Co w tym momencie się staje? Gedeon zostaje nazwany Jerubaal. Gedeon w tym momencie staje się człowiekiem wpływu. Już przestał być jednym z wielu. Stał się rozpoznawalnym głosem. Zgodził się z Bogiem. Uwierzył w Jego słowo. Stanął w wierze. Tak? I został Jerubaal. Człowiek wpływu. W życiu Gedeona, bo to jest cały czas etap wzrostu i to wam chcę dzisiaj pokazać. Zaczyna się teraz nowa przestrzeń. I możemy dalej obserwować, jak Gedeon uczy się praktycznie
żyć z wiary w wiarę. W 6 rozdziale, w 33 wersecie czytamy: wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Kiedy Gedeon rozprawił się z lokalnym problemem, kiedy rozprawił się z jakąś demoniczną płaszczyzną, tak? I został człowiekiem wpływu, natychmiast zaczęły napierać na niego połączone zespoły demonicznych sił. Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu. Nie dziw się więc, że kiedy stajesz się realnym głosem, człowiekiem Bożego wpływu, zaczynasz zauważać w swoim życiu wzmożone aktywności demonicznych sił. On przeszedł z pewnej płaszczyzny. Zobaczcie, na początku chował pszenicę, zabezpieczał ją przed wrogiem, tak? To była ta przestrzeń. Zgodził się z Bogiem, uwierzył w Jego słowo, uwierzył w Jego obietnicę, pokonał przeciwnika i wkracza w kolejny etap swojego życia. Zaczyna życie z wiary w wiarę. Tam to jest załatwione. Teraz napierają połączone siły Midjańczyków, Amalekitów i ludzi ze wschodu. I idąc dalej przez historię Gedeona, możemy zaobserwować, że właśnie z jednej strony Gedeon jest już w innym miejscu, tak? Bo już się nie chowa w lochach. Już nie jest w piwnicy, nie zabezpiecza swojego dobytku, tak? Ale widzimy też, że on cały czas jest jeszcze w procesie. On jest jeszcze w procesie. W tym momencie on nie ufa jeszcze bezgranicznie. Dalej mamy kolejną historię jego rozmowy z Bogiem. W ogóle stawia runo, domagając się od Boga potwierdzenia. Ale widzimy, że jego wiara systematycznie rośnie. Że wkracza w kolejne przestrzenie wiary. Bóg potwierdza Gedeonowi poprzez znaki to, o co go prosił, tak? I Gedeon postanawia być posłuszny, postanawia być poddany Bogu i brnąć dalej w ten temat. To, co powiedział mu Bóg, twoją ręką wybawię Izraela z ręki Midjańczyków, tak? Choć po ludzku, on jeszcze nic nie widzi i on jeszcze nic nie wie, bo nie może nic widzieć i nie może jeszcze nic wiedzieć. Musi uwierzyć. To nie ma nic wspólnego z tym, co on widzi. To nie ma nic wspólnego z tym, co on wie. Pytanie jest tylko, czy on potraktuje poważnie obietnice, które złożył Bóg do jego życia. Pytanie jest dzisiaj do nas, czy my realnie, poważnie potraktujemy wymianę krzyżową, zmartwychwstanie Jezusa, panowanie Jezusa. Czy realnie podejdziemy do tego tematu, że władza została przekazana Kościołowi, władza nad demonicznymi siłami. Gedeon, dalej w tej historii, zaczyna się przemieniać w stratega poddanego Bogu. I później widzimy bardzo fajną sytuację. To jest kolejny etap w życiu wzrostowym Gedeona. Gedeon gromadzi armię, która ma 32 tysięcy wojowników. I dwa razy następuje zmniejszenie, redukcja. Bóg mówi, Bóg każe mu zmniejszyć tą liczbę do 300. Słuchajcie. Z 32 tysięcy wojowników, których zgromadził Gedeon, Bóg mówi, zostanie 300. Bo Izrael, Bóg mówi tak, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. To jest bardzo ważny moment. Gedeon w tym momencie zostaje rozbrojony z naturalnych możliwości. Rozbrojony z naturalnych możliwości. Miał 32 tysiące wojowników. Mógł poszaleć. Ma 300. I słowa Boga, obietnice. Twoją ręką wybawię Izrael z ręki Midjańczyków. Zobaczcie, jak w tym czasie już wzrosło zaufanie Gedeona. Gdyby on na początku usłyszał, kiedy zabezpieczał tą pszenicę w lochach, że on ma pójść w 300 na oddziały wroga, to on by pewnie wszedł do tej piwnicy i do ostatniego swojego dnia życia na ziemi by nie wyszedł ze strachu, bo w takim był miejscu.
ale systematycznie wszedł w proces wiary, w przestrzeń wiary, zgadzając się z Bogiem w kolejnych elementach, w kolejnych obietnicach, które przekazywał do Niego. Jak bardzo ważne jest, aby Kościół dzisiaj był świadomy, kim jest w Chrystusie, który panuje, i aby zgodził się z tym, aby zgadzał się z tą informacją. Co się dzieje dalej? Gedeon zostaje rozbrojony z naturalnych możliwości. Ma 300 wojowników. I przychodzi do niego Pan i mówi: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w twoje ręce. Bóg nie mówi: chłopaki, ochronicie się jakoś, obronicie się jakoś, jakoś to będzie, wymyślimy jakąś strategię. Mówi: Gedeonie, wstań i wtargnij do obozu wroga. Bądź aktywny. Przez całe dotychczasowe życie byłeś pasywny. Chowałeś się ze strachu. Chowałeś się w lęku. W Jezusie Chrystusie każdy lęk jest pokonany, bo każdy lęk pochodzi od diabła. Każdy lęk jest demoniczny. W Jezusie może każdy człowiek panować nad każdą formułą lęku i niczego się nie bać. Wstań, wtargnij do obozu Boża, do obozu, gdyż wydałem go w twoje ręce. Wydałem. Większość chrześcijan powiedziałaby dzisiaj, że to takie niemądre, to takie nieodpowiedzialne. Poczekajmy na poruszenie Pana, na jakiś głos Boży tutaj. Ale właśnie On się odezwał. Zaufaj mi. Ludzie oczekują pomocy Bożej w takiej postaci, że stanie tych 32 tysięcy wojowników i będą uzbrojeni po szyję. Oczekują i szukają naturalnych możliwości. Ale Gedeon zostaje rozbrojony. Jego armia ma 300 wojowników. I Bóg mówi: idź, wstań i wtargnij. Nieważne, czy będziesz sam przeciwko tysiącom, bo ja, Pan, będę z tobą. Musimy proroczo widzieć te rzeczy. Nieważne, z czym się dzisiaj zmagamy, jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Jako Kościół jesteśmy ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha, zjednoczeni z Bogiem. Następnie Bóg mówi do Gedeona dalej: jeśli się boisz, to podejdź najpierw pod obóz wraz ze swoim giermkiem i posłuchaj, co tam mówią. Słuchajcie, co zobaczył Gedeon? Gedeon podszedł ze swoim giermkiem i czytamy w 7 rozdziale, w 12 wersecie, że zobaczył: Midianczycy, Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. Czy wyobrażacie sobie, co on zobaczył? Ma 300 wojowników, ale ma Boga po swojej stronie. Każdy człowiek, który oddał swoje życie Jezusowi, każdy człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, ma Boga po swojej stronie, ma Boga w sobie, jest zjednoczony z Bogiem. I nieważne, że przeciwnika było jak szarańczy, bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. Ponieważ Gedeon się nie wycofał, ponieważ poszedł dalej, posłuchał, to jest też bardzo ważne. Od razu dostał potwierdzenie z prawdziwej perspektywy proroczej. Jakiś wojownik opowiadał sen, którego wykład był taki, że Bóg wydał w ręce Gedeona cały obóz. To wszystko doprowadza Gedeona do miejsca absolutnego zaufania, do miejsca absolutnej wiary. Mówi do swoich wojowników 300 znamienne słowa wiary: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midiańczyków. On nie mówi: chodźcie, zobaczymy. On nie mówi: Pan wyda. On mówi: Pan wydał. To się wykonało. Wiara mówi w czasie dokonanym.
Wiara mówi w czasie dokonanym. Pan wydał w wasze ręce obóz wroga. Gedeon wie w tym miejscu, że zwyciężył. Chociaż nadal nie wie jak. Nie wie. On wie, że zwyciężył. Jest w miejscu wiary, ale jeszcze nie wie jak. Ale to nie ma znaczenia, bo on porusza się teraz w przestrzeni wiary. I właśnie następnie Gedeon odbiera ponadnaturalną strategię z nieba, ale dopiero teraz, kiedy jest w miejscu wiary, w tym momencie staje się zwycięskim przywódcą i pionierem. W tym momencie, kiedy zaufał Bogu. I teraz zobaczcie, bo powoli będę kończył historię o Gedeonie. Cała ta historia, ona by się nigdy nie wydarzyła, gdyby Gedeon nie zgodził się z Bogiem, gdyby nie uwierzył Bogu, wbrew wszystkim naturalnym okolicznościom, wbrew temu, co widział. Był wycofany, zabezpieczał mienie w piwnicy, ale przyszedł do niego Bóg. I on się z nim zgodził, uwierzył w jego słowo. Każdy człowiek, który wezwie realnie imienia Jezus nad swoim życiem, który zaprosi Jezusa do swojego życia, który podda mu swoje życie, będzie zwyciężał. Przyjaciele, idę dalej do Abrahama z drugą postacią, o której chciałbym trochę powiedzieć. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy piękne słowa o Abrahamie. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Chodzenie w wierze to nie chodzenie w oglądaniu. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie, ale przez wiarę. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej obietnicy. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie twoje potomstwo. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. Cóż za wiara! Cóż za wiara! I w ogóle proroczy obraz złożenia przez Boga swego Syna Jezusa w ofierze. Jednakże także Abraham musiał rozwinąć się w swoim życiu w wierze. Musiał wzrastać i rozwijać się, odkrywając i wchodząc w kolejne przestrzenie życia z wiary w wiarę. Właśnie poprzez swoje decyzje. Poprzez swoje decyzje i poprzez zgodę z Bogiem. Abram, bo tak w ogóle miał na imię, w wieku 75 lat, Abram otrzymuje obietnicę od Pana. Wyjdź ze swej ziemi i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem, i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Mocna obietnica. Mocna obietnica. Abram jednak nie idzie sam, tylko zabiera ze sobą swego bratanka, Lota. Już na samym początku wchodzi w pierwszy kompromis. Dostał obietnicę. Zabiera ze sobą bratanka. Dalej, kiedy w czasie podróży nastają trudności, bo nastał głód, Abram postanawia skręcić do Egiptu i wchodzi w światowy system myślenia i kompromisu. Przedstawia na dworze faraona swoją żonę, Saraj, jako swoją siostrę. Widzimy więc, że Abram, otrzymując obietnicę, uczy się też żyć w wierze. Z jednej strony wychodzi,
ale też popełnia błędy. Potykał się jeszcze. Pan wyciągnął go z tej sytuacji z faraonem, tak? Abraham idzie dalej i dostaje kolejną obietnicę, kiedy już odłączył się od Lota. Podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe, na zachód i na wschód, bo całą tę ziemię, całą, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Obietnica jest cudowna, jest bardzo mocna. Jednakże Abraham od początku nie jest w miejscu całkowitego zaufania. On buduje swoją wiarę. Za jakiś czas bowiem Abraham ma widzenie z Bogiem, kolejne, tak? I pomimo obietnicy o potomstwie, Abraham mówi do niego: Panie Boże, cóż możesz mi dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu będzie Eliezer z Damaszku? Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik nie będzie dziedzicem. W tym momencie swojego życia Abraham chodzi jeszcze w oglądaniu. Chodzi jeszcze w oglądaniu. On podejmuje decyzję zgody z Bogiem, podejmuje decyzję wiary, ale mocno też koncentruje się na tym, co widzi. I dopiero gdy Bóg kolejny raz przemówił do niego, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy, wtedy następuje przełom. Jest napisane: Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Usprawiedliwienie jest jedynie z wiary. Jest jedynie z wiary. Abraham uwierzył i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Każdy człowiek, który odda swoje życie Jezusowi, który narodzi się z Bożego Ducha, jest sprawiedliwy. Jest sprawiedliwy, bo jest w Chrystusie. I uczynki Chrystusa zostają mu przypisane. Nie ma innej możliwości, jak osiągnięcie usprawiedliwienia, niż poprzez wiarę. A Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Życie Abrama dalej. W pewnym momencie Abraham i Saraj widzą, również w oglądaniu, że lata płyną. Ona jest po menopauzie, a dzieci nie ma. Abraham śpi więc z Hagar, służącą Saraj, i rodzi się Ismael. Abraham ma w tym momencie 86 lat. Następnie, kiedy Abraham ma 99 lat, Bóg ponownie przypomina mu słowa obietnicy i zmienia mu imię z Abrama na Abrahama, na ojca wielu narodów. Kiedy Bóg zmienia też imię Saraj na Sarę, mówi Abrahamowi, że z niej da mu syna. I te słowa, po ludzku, one znowu zryły głowę Abrahama. Jest napisane, że padł na kolana i roześmiał się. Jednak nie był to śmiech niewiary. To nie był śmiech niewiary. On wiedział, że po ludzku to jest niemożliwe. On za rok będzie miał 100 lat, a Sara 90. I tu jest ten sam kluczowy moment, który w przypadku Gedeona był, gdy z 32 tysięcy wojowników jego armia rozbroiła się do 300. Podobnie w tym wypadku, tak? Abraham jest rozebrany, rozbrojony z naturalnych możliwości. Wchodzi w przestrzeń wiary. Po ludzku, w naturalny sposób. Nie jest z tego wytłumaczyć. To się nie może wydarzyć. To się nie może wydarzyć. I widzimy cały czas Abrahama, który jest też w procesie wzrostu. Bo z jednej strony ma społeczność z Bogiem, negocjuje z nim sprawę Sodomy, tak? A z drugiej strony drugi raz wystawia swoją żonę Sarę jako swoją siostrę, tak? No i w końcu, kiedy Abraham ma 100 lat, rodzi się Izaak. W tym czasie wiara Bogu Abrahama cały czas rośnie. I dochodzi właśnie on do tego miejsca, którym czytaliśmy wcześniej przy
w Hebrajczyków, że jest gotowy ofiarować swojego syna, wiedząc, że Bóg może go wskrzesić. I Bóg mówi tak: ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie, rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie. I w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś mojego głosu. Za to, że usłuchałeś mojego głosu. Wiara Bogu. Wiara w Jego słowo. Wiara w Jego obietnicę. Wiara w dzieło krzyża. W wymianę krzyżową. Wiara w to, że grób jest pusty. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Wiara w panowanie Jezusa. To jest klucz do sukcesu w życiu. A wszystko inne to kłamstwo z piekła rodem. Aby być posłusznym Bogu, tak prawdziwie, trzeba mu uwierzyć. Jak człowiek próbuje być posłuszny, ale nie wierzy Bogu, to mamy do czynienia z religią. Człowiek się spina, właśnie próbuje jakieś kazania, przekazania przestrzegać, ale mu nie wierzy. To nie jest jego. To nie jest w niego wryte, to nie jest z nim zjednoczone, to nie płynie z jego serca. Ktoś mu kiedyś powiedział: przeprowadź staruszkę przez ulicę, będziesz dobry, i tak robi. Ale w to nie wierzy. I w którymś momencie się potyka. I dlatego jest powiedziane, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bo żaden człowiek z uczynków, żaden człowiek z przykazań nie może być usprawiedliwiony. Tylko wiara Bogu może doprowadzić cię do realnego miejsca życia z Nim i zwyciężania. Trzecią postacią, o której chcę króciutko już powiedzieć, jest Eliasz. Służba i samo odejście Eliasza z ziemi są niesamowite. W drugiej Księdze Królewskiej czytamy: oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły Eliasza i Elizeusza, i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Wiele razy próbowałem sobie to zwizualizować. Cóż za cudowny obraz. Eliasz wstępuje do nieba. Eliasz w ogóle żyje w czasach, kiedy królem Izraela, tak, rządzącym w Samarii, jest Achab i jego żona Jezebel. I Achab postępował w oczach Boga gorzej niż wszyscy jego poprzednicy, tak? Ale co obserwujemy u Eliasza? W ogóle pierwsze słowa w Biblii, kiedy zaczyna się jakiekolwiek wspomnienie o Eliaszu, pokazują, że ten człowiek realnie żyje z Bogiem. Pokazują, że on zna swoją tożsamość. W pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed obliczem którego stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Kto to powiedział? Dzisiaj religia za taką pewność zjednoczenia z Bogiem mówi, że to jest demoniczne. Tego nie powiedział Bóg, tego powiedział Eliasz. Deszcz będzie tylko na moje słowo, bo wiem, kim jestem, wiem, skąd przyszedłem, wiem, dokąd idę i wiem, z kim jestem zjednoczony. Tak dzisiaj mówi Kościół. To jest realne miejsce wpływu i panowania Kościoła. Ale do tego jest potrzebna prawidłowa tożsamość, rozważanie krzyża, rozważanie wymiany krzyżowej, rozważanie nowego narodzenia, realne, zgoda z Bogiem, przeżywanie krzyża. Eliasz żyje z Bogiem, jest mu posłuszny. Te słowa: jeśli gdy zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie. One są cały czas aktualne. Jest w ogóle zaopatrywany w sposób ponadnaturalny. Widać, że żyje z Bogiem. Jest tam na pustyni, dwa razy dziennie karmią go kruki, przynoszą mu chleb, przynoszą mu mięso. Tak widać w ogóle człowieka, który realnie żyje z Bogiem. W jego służbie w ogóle dzieją się potężne rzeczy. Tak? Wskrzeszenie
syna wdowy w Sarepcie, tak? Po 3 latach przychodzi z taką samą odwagą, oznajmia Achabowi, że będzie deszcz. W międzyczasie widzimy Eliasza, który ośmiesza 450 proroków Baala. W ogóle bije od niego pewność i logiczność, jak on mówi do ludzi. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Decydujcie. Każdy człowiek tu na ziemi decyduje. Każdy człowiek decyduje, kim dla niego jest Chrystus. Jaką wartość ma Jezus w jego życiu. Są różni bogowie na tym świecie. Jeden się nazywa złote tarasy i cielesne zakupy. Tam wielu ma swojego Boga dzisiaj. Drugi się nazywa multikino. Kim dla ciebie jest Chrystus? Prorocy Baala napinają się w 450, modlą się od rana do południa, tańczą. I co? I nic. Eliasz jest tak pewny tego, kim on jest. Jest tak pewny. Zna swojego Boga, że z nich szydzi. I woła, głośniej chłopaki, głośniej. Może Baal się zamyślił, głośniej. Finalnie Eliasz pokazuje, kto jest Bogiem. Każe zabić proroków Baala. Jest pewny i zdecydowany. Jest człowiekiem wierzącym. Po tym zwycięstwie Eliasz też sprowadza deszcz, mówiąc do Achaba. Podobają mi się jego słowa wiary, jego słowa pewności. Podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. On tego nie widział, ale on wiedział, że on zna swojego Boga, że on zna swojego Boga i był w stanie tak powiedzieć. I zobaczcie, bo to jest, Eliasz jest kolejną postacią, gdzie widzimy życie wzrostowe. Odnosi same sukcesy. Tak, to co czytaliśmy do tej pory. Ale nagle żona Achaba, Jezebel, która miała pieczę i jadała razem przy stole z prorokami Baala, wysyła gońca do Eliasza i mówi przez tego gońca do niego: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynił z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Eliasz wpada w panikę. Ucieka na pustynię i życzy sobie śmierci. Co widzimy? Widzimy, że nie wszystkie elementy u Eliasza funkcjonowały jeszcze prawidłowo. Zląkł się demona Jezebel. W pewnych tematach był już mocny w Panu. W pewnych tematach tu jeszcze upadł, wystraszył się. Ale przychodzi Bóg i mówi, jak za każdym razem: wstań, posil się. I Eliasz powoli zaczyna się podnosić. Co prawda w pierwszej fazie jeszcze biadoli, jeszcze lamentuje, bo na chwilę stracił rozeznanie. Oddał autorytet, co od razu uderzyło w jego wiarę i w jego tożsamość. Jednak Eliasz się upamiętuje, zaczyna dalej wierzyć Bogu. Przekazuje Achabowi, tak jak na początku, prosto w twarz, przekaz z nieba, informację, że Achab jest skończony i Jezebel też. Mówi im, jak zginą. Kiedy przychodzi po niego dowódca z 50 wojownikami, aby go dostarczyć do nowego króla Achazjasza, on odpowiada: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie i twoich 50. I tak się dzieje. Za chwilę przychodzi drugi dowódca z drugą 50 i dzieje się tak samo, bo Eliasz wie, kim jest. Eliasz jest człowiekiem wiary. Eliasz jest człowiekiem o zbudowanej tożsamości.
Eliasz jest człowiekiem, dla którego Bóg jest realny. Musimy proroczo to widzieć. To był Stary Testament. Eliasz nie był wypełniony Duchem Świętym. Każdy człowiek dzisiaj od 2000 lat, który wezwie imienia Jezus, jest uczestnikiem nowego przymierza. Pełnia Ducha Świętego. Może mieszkać w nim. Nie musi szukać głosu anioła, bo Bóg bezpośrednio z jego wnętrza może mówić do niego. Eliasz był człowiekiem starego przymierza, ale był człowiekiem wierzącym, o zbudowanej tożsamości. Finalnie staje też przed królem Achazjaszem i mówi: za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boba Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. Człowiek chodzący z Bogiem, człowiek wiary, on wie, co on mówi. On wie, co on mówi. Pełnia mądrości mieszka w każdym, kto narodził się z Bożego Ducha. Każdy człowiek może mieć dostęp do myśli Chrystusowej. Pytanie, czy chce? Pytanie, czy chce? Czy to ma jakąś wartość w jego życiu? Eliasz wrócił do miejsca tożsamości i wiary. Ostatnią postacią, o której chciałbym powiedzieć, jest Piotr, uczeń Jezusa, apostoł. W Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale, czytamy 15-16, jak Piotr z jednej strony odbiera objawienie z nieba, rozpoznając, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Mesjaszem. Odbiera to objawienie, ale z drugiej strony, pomimo że był świadkiem potężnych znaków i cudów, które towarzyszyły służbie Jezusa, był w tym momencie jeszcze postacią duszewną i bardzo mocno kierował się emocjami i kierował się swoimi odczuciami. Zobaczcie, Jezus mówi mu: Piotrze, jeszcze tej nocy trzykrotnie się mnie zaprzesz. A on odpowiada: choćbym miał z tobą umrzeć, że nie zaprę się ciebie. To jest dusza, to są emocje. W tamtym czasie to jeszcze nie była dojrzała wiara i nie było prawdziwe oddanie. Ja pamiętam, jak krótko po swoim nowym narodzeniu, też przechodząc swoje etapy wiary, wkraczając w kolejne przestrzenie wiary, pamiętam, pomodliłem się kiedyś na takim spotkaniu: Boże, będę zwiastował Ciebie wszędzie i zawsze. Wszędzie i zawsze. I to był piątek. I następnego dnia na moim lokalnym osiedlu pojechałem robić zakupy, a wszyscy moi sąsiedzi znali mnie wtedy jeszcze jako prawnika, takiego humanistę. I nagle pamiętam, że stoję przy kasie, stoi człowiek, który zbiera na jakąś operację jakiegoś dziecka. I nagle, kiedy odruchowo, już tak jak robiłem kiedyś świecie, chcę wyjąć 10 zł i podejść mu wrzucić, słyszę: podejdziesz, zaproponujesz mu modlitwę i będziesz zwiastował mu Ewangelię. Moja reakcja pierwsza jest taka. I widzę masę znajomych, masę sąsiadów, którzy chodzą. Pajacuję. Mówię sam do siebie, jakbym mówił do Boga: to ja najpierw pójdę umyć samochód, bo obok była myjnia bezdotykowa. Idę umyć ten samochód, licząc, że może wrócę, on jeszcze będzie, ale może nie będzie tych sąsiadów. Boję się tam wejść. Odjeżdżam tym samochodem, mówię: to pojadę po drugi samochód, umyję żonie. Samochód piszczy, wszystkie dźwięki wydaje, dostaję w ogóle znaki z nieba w ogóle, tak? A wczoraj stałem i mówiłem: będę zwiastował. To było jeszcze duszewne. To było emocjonalne. To były tylko odczucia. Ja nie byłem z tym jeszcze zżyty, ale to był normalny etap wzrostu. Normalny etap. Ja już wtedy podejmowałem decyzję. Podejmowałem decyzję i wchodziłem realnie w kolejne przestrzenie wiary. Piotr też. Wcześniej, kiedy Jezus tłumaczy, że musi iść do Jerozolimy, tak? Tyle co rozpoznał, że On jest Chrystusem, że On jest Mesjaszem, tak? Tyle co rozpoznał, tak? Że mówi mu, że musi być zabity tam w Jerozolimie. A Piotr krzyczy: nie przyjdzie to na Ciebie, Panie.
No to dusza. Oczywiście, tu jeszcze Jezus mówi, przed szatanie, tak? Dusza inspirowana demonicznymi siłami. Ale co obserwujemy dalej u Piotra? Piotr po zmartwychwstaniu Chrystusa. Wiecie, bo kiedy on rzeczywiście się wycofał, jak ten trzy razy kur zapiał, tak? To on musiał skonfrontować, w jakim on miejscu jest. I teraz Jezus zmartwychwstaje. Jemu było źle w ogóle, jemu duszy było bardzo źle. Jezus zmartwychwstaje. Piotr traktuje poważnie obietnicę Jezusa. Zostaje wypełniony Duchem Świętym. Jest przypieczętowany mocą z wysokości. I widzimy już innego Piotra. Piotra, który szerzy Boże Królestwo. Piotra, który jest świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Piotra, który uwalnia Bożą moc. Bo potraktował to poważnie. Kochani, każda z tych postaci, jak i wiele innych, popełniła wiele błędów po drodze. Tylko jest bardzo ważna rzecz. To nie te błędy ich definiują. I nie na te błędy patrzy Bóg. Nie na te błędy. Wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Kiedy człowiek upadnie na jakimś odcinku w wierze, diabeł przychodzi z potępieniem. Jeśli człowiek pójdzie za głosem diabła, wycofa się z przestrzeni wiary, ale nie ma znaczenia, co było wczoraj. Nie ma znaczenia, czy zaliczyłeś jakiś upadek. Jeśli dzisiaj postanowisz wierzyć Jezusowi, jeśli dzisiaj postanowisz zgodzić się z Jego słowem i z Jego obietnicą, której powiedział: miejcie wiarę Bożą. Wiarę Bożą, która jest dostępna. To będziesz jej doświadczał. Będziesz się poruszał w tej przestrzeni. W tej przestrzeni wiary właśnie. Nie patrzcie wstecz na upadki. Postanówcie wierzyć dzisiaj. Bo wiara jest dzisiaj. Kochani, i to dzisiaj tą wiarą możemy przenosić góry. Amen.